Hitlerowcy stosowali wobec Żydów terror bezpośredni w ramach polityki eksterminacyjnej, prawie do ostatnich dni okupacji Ziemi Radomszczańskiej, zwiększając krwawe żniwo śmierci. Widmo całkowitej zagłady Radomszczańskiej diaspory Żydowskiej przyniósł październik 1942 roku. W miesiącu tym miały miejsce dwie deportacje mieszkańców Getta do obozu zagłady w Treblince. 9 września zgrupowano całymi rodzinami ludność żydowską na stadionie wspólnym dla dwóch przedwojennych klubów sportowych Polskiego Korona i Żydowskiego Hakochu. Po wyeliminowaniu 320 osób do sprzątania Getta, 5 tysięcy ludzi przemaszerowało w swojej ostatniej pożegnalnej paradzie śmierci ulicą Adolfa Hitlera Strasse, Kościuszki, na rampę kolejową, gdzie po 24-godzinnym oczekiwaniu pod gołym niebem w jesiennej deszczowej pogodzie na podstawienie wagonów towarowych przewieziono ich do Treblinki, do której dotarli dopiero następnego dnia o godzinie 8 rano. Deportacja ta odbywała się według ściśle określonego scenariusza przy wrzaskach i rykach specjalnej grupy operacyjnej Sonderkommada, biciu i strzałów do bezbronnych ludzi z których kilkunastu zabito w czasie ucieczki z kolumny i na rampie. Do wagonów wysypanych wapnem i odrutowanych drzwiczek ładowano od stu do 150 ludzi. Wielu spośród stłoczonych w nieludzkich warunkach zginęło przed dojazdem do miejsca kaźni na skutek pragnienia i braku powietrza. Pozostały dziewięć tysięcy Żydów, gdyż przed likwidacją getta znajdowało się w nim około czternaście tysięcy ulokowano w synagodze w przyległych budynkach. 12 października 1942 roku drugim transportem organizowanym podobnie. Wywieziono pozostałych również do Treblinki, z wyjątkiem grupy rzemieślników i robotników przeznaczonych do sprzątania dzielnicy żydowskiej. Pewni tragicznego końca niektórzy mieszkańcy getta po wywózce ukrywali się w schronach lub odmówili dobrowolnego zgłoszenia się na miejsce zbiórki, którym był Także wspomniany stadion sportowy przy ulica Mickiewicza. Niemcy zdawali sobie sprawę, że nie udało im się wywieźć wszystkich Żydów. Porozwieszali plakatu informujące, że tworzone są dzielnice, gdzie Żydzi mogliby spokojnie żyć. Ale większość z tych, którzy nie zostali wywiezieni w pierwszych dwóch transportach nie dali się omamić tą perspektywą. Hitlerowcy schwytali jednak ludzi, wyciągając ich z ich kryjówek. Umieścili ich w Starym Getcie. Było to około 4 tysiące ludzi, których 5 i 6 stycznia 1943 roku deportowano do Treblinki. Z tej grupy wyselekcjonowano 290 młodych mężczyzn wywożąc 250 do obozu pracy w Skarżysko-Kamiennej, zaś 40 rzemieślników pozostawiono czasowo w Radomsku do wykończenia wnętrza żandarmerii. Po kilku miesiącach i oni znaleźli się w obozie pracy w piaskach, ukrywających się i schwytanych pomiędzy deportacjami Żydów i po ostatniej wywózce hitlerowcy rozstrzeliwali na miejscowym cmentarzu Żydowskim w okresie od jesieni 1942 roku w różnych odstępach czasu. Ofiary dostarczano furmankami konnymi po 8-12 osób, mężczyźni, kobiety i dzieci, na miejsce kaźn żandarmi bo to oni byli egzekutorami, ustawiali Żydów przed wykopanymi uprzednio dołami, gdzie ich rozstrzeliwano.